czasu. No i co teraz? Nieładnie tak. Nieładnie. Tak się nie robi. Dobra, jak to wygląda? No, jakbym był jednorożcem, ale jest nawet okej. Okay. Ale to musi być śmiesznie widać, jak ja macham łapami i obracam głowę. Zawsze kojarzyło mi się to z jakimś BNT, który wchodził na dach budynku, albo z jakimiś parkurowcami, których oglądałem za dziecka na YouTubie. Ale dobra, przydałoby się coś powiedzieć o myszce w końcu. Tak więc, moi drodzy, mam przy sobie myszkę SPC Gear Gem Plus. Dokładnie, jak możecie zobaczyć, SPG 146 Gem Plus. Co mogę powiedzieć o opakowaniu? Nie jest papierowe, zawsze jak miałem jakieś myszki w tych takich, wiecie, kartonowych opakowaniach, to zawsze, ale to zawsze. Mi ono pękało, rwało się i były problemy. Siemano. Tutaj pudełeczko jest plastikowe, otwiera się jak kanapnik do szkoły. I sprawdźmy, co jest w środku. Kanapka? Co? O nie, zapomniałem się znikować, kurde. Nieśmieszne, nie? Chciałem was zabawić trochę. Sorry. Oj, nie! Ej, serio, na myszce się bardzo zarąbiście klika i ma fajny feeling, to mi się podoba, bo przy dużej ilości myszek, jakie miałem, feeling miałem dosyć słaby z nich, a przy tej myszeczce, jak przerzuciłem się z mojej poprzedniej myszki, jest jakoś tak... Nie wiem, tak mi łatwiej przejść, że tak powiem, na tą myszkę. Nie umiem tego dokładnie wam powiedzieć, ale tak jest. A tak na poważnie, to myszeczka w pudełeczku prezentuje się tak. Tutaj możecie zobaczyć taśmę izolacyjną, ponieważ testowałem na niej drag klika. To, że podgląd się zakończył wyświetlać, to chyba nie znak, że bateria padła. Czekajcie, muszę to sprawdzić. Halo? Uff, nagrywa! Boże, ja to się nie znam w tego GoPro. Chyba okej, teraz. Z takiego szybkiego i ścisłego info o myszce to powiem wam, że posiada topowy sensor PixArt, switche Kali GM8.0, który wytrzymują 80 milionów kliknięć, niską wagę, ponieważ waży zaledwie 67 gramów, posiada podświetlenie LED, którym można sterować za pomocą programu, posiada także bardzo dobrej jakości ślizgacze, które są dorzucane dodatkowo do myszki, za co ogromny plus. Kolejnymi zaletami tej myszki to giętki przewód w oplocie oraz oczywiście nie mogę zabraknąć najważniejszego, czyli oprogramowania, dzięki któremu możemy to cudo ustawić pod siebie. Dodatkowo SPC wypuściło update, aby można było sterować tak zwanym debounce time lub K-response, jak zwał, tak zwał, który jest bardzo ważny przy drag kliku. Ja akurat miałem już zaktualizowaną myszkę, ale jeśli wam nie działa drag klik, to polecam zaktualizować. Nie, ale autentycznie, i ślizgacze są sztos tutaj w tej myszeczce. I ja byłem w ogóle totalnie w szoku, że drag klik mi tak od buta po prostu wyszedł, bez taśmy, bez niczego. Po prostu wyszedł mi drag klik bez żadnych, że tak powiem, trudności, więc jak najbardziej myślę, że jest to myszeczka do, proszę ja was, początków drag klika. I przy Butterfly'u też spoczko. Myślę, że pamiętacie, że na poprzedniej mojej myszce nie mogłem zrobić więcej CPS-ów Butterfly'em niż na przykład 12. Dla porównania tutaj, no przed chwilą wyklikałem 15-16. Wiadomo, jest to pewnie jeszcze kwestia wprawy, ale double click też bardzo fajnie na niej wchodzi i jestem, że tak powiem, bardzo z niej zadowolony. I to wam mogę powiedzieć, to jest pewne, że ja zamieniam myszkę. Wow! Żeby mi tak wychodziło, kurde, w kinie jak tutaj, nie? To byłoby fajnie. GG. Jestem też wielkim fanem klawiatur z czerwonymi switchami i właśnie taką, jaką mam teraz, to jest to klawiaturka właśnie z czerwonymi switchami, która bardzo ładnie brzmi. Nie wiem, jak wy macie widzowe, możecie dać znać w komentarzu. Natomiast ja najbardziej lubię właśnie czerwone switche. Niebieskie to są te takie najgłośniejsze, natomiast ja za nimi za bardzo nie przepadam, no bo kurde, to było fajne kiedyś. Teraz już jak tak ciągle klika mechanik, to nie jest tak spoczko.
No. No jestem nie do tknięcia, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, czy to jest przypadek, czy co, ale po prostu jakoś tak, kurde, no nie wiem. Łatwiej mi te strefy wchodzą. No co jest? Ej, naprawdę, co jest? I sensor jest też fajny, bo w niektórych, wiecie, takich tańszych myszkach, jak szybko ruszycie, to on się zatnie, nie? A tutaj się rusza bez problemu. I to jest właśnie props, duży props. Hono tu, wariacie. Okej, okay. Human itemy. No i chyba mu nie rozwalimy tego. Oj, chyba nie. Dobra, nie było tematu. Spróbuję powtórzyć ten wyczyn. Udajmy, że tutaj spadliśmy, on tutaj podejdzie. No. Dobra, prawie powtórzyłem. No autentycznie, gdyby mi tak w kinie wychodziły zagrywki jak tutaj, to by mi ludzie nie pisali, że jestem słaby i... Oj! Ulululululu. Ucieczka. Oho, dobra. Nara? A właśnie, chciałem w ogóle podziękować mojemu przyjacielowi Kamilowi, który mi użyczył to GoPro, także możecie wpaść do niego na kanał, robić ciekawosteczki, zapraszam. Bardzo mi się podoba to, że w tej klawiaturze na przykład jest coś takiego, że Shift, Enter i te takie, wiecie, dłuższe przyciski niż te małe mają wzmocnienia. I to by nie było niczym dziwnym, bo większość klawiatur tak ma. Tylko tu jest jakoś to tak zrobione, że normalnie jak wy wciskacie ten przycisk, to jest normalnie tak fajnie, jakby fajny feeling jest tego. Podoba mi się. No i co, cwaniaczku? Ale popatrzył na mnie i takiego wojda zrobił taktycznego. O, chyba w szoku był. No tak, zapomniałem. No. Okej. Ogólnie niedawno też wbiło na moim kanale 50 subów. Szczerze, nie spodziewałem się tego. Byłem w totalnym szoku. I wiecie co? To jest ten moment, w którym ty, widzu, ty możesz zostawić subskrybera. A wiesz dlaczego? No ja też nie, ale możesz. A ten co? O, siema. Morto, co ty robisz? Jak mam tak GoPro na głowie, jest mi ciężko, że tak powiem, manewrować tym, czy jest nagrywanie, czy nie. I za każdym razem po 3 razy ściągam je z głowy i sprawdzam. Oj. O, tak. Chodź. Chodź tu, Madzia. Chodź. Marka? O, tu budować się mogę! O kurde! No. Dolecę? Ej, dolecę. Na luziku. Chodź. O nie. To jest gościu, który mnie chyba porobi. Jednak nie. No nie. Nie. Gościu. Podkładka mi się skończyła, okej. Paka zmyłka? Może jakoś uda mi się go... Nie uda mi się. Nie, żeby nie rozwalić. Za dobra myszka. O nie, ucieczka gaming. Sprytnie, przyjacielu. Dobra, chodź tu, cwaniaczku. Dobra, tak. Neru. Boję się tylko, co mama pomyśli, jak wejdzie do mnie do pokoju. Myślę, że jakieś egzorcyzmy czy coś robię. Co ty, gościu? Dobra, Neru. Gościu jest zalagowany w ogóle, co jest? Dobra, okej. Pozwolisz, że pójdę ci zniszczyć najpierw łóżko, potem się odlagujesz, przyjacielu. Dobra. O, nie.
Masz pan po łóżku. Ale to nic nie oznacza. Bo ten pan zielony to jeszcze... O, on nie miał łóżka. U, co tu jest za gonitwa? O nie, nie dam się. Dobra, ja stąd uciekam. Gdzie jest morskiego baza? Tam jest. Ty szum... Heja al. Boże, jacy mili gracze. A ja śmiem mówić, że gracze Minecrafta są toksyczni, lol. Siemanu! No jak on nie zleciał? Serio, jestem ciekawy, czy fajnie to będzie wyglądać. W ogóle lol, tam jest baza morskiego, ja ją pominąłem. Odwaliłem manianę teraz. W ogóle zaczynam się bardzo poważnie zastanawiać nad tym, czy TNT to nie jest bardziej opłacalny środek transportu na Bedwars. No bo zobaczcie, w takim generatorze, z tego co pamiętam, może być ile? Kurde, ty, zapomniałem, ale chyba 12 zł? Coś w tym stylu? Chyba max? Pewnie mnie teraz będziecie poprawiać w komentarzach. Powiecie mi, że jestem dzban. Ale no, i jakby TNT wtedy możecie więcej kupić, bo tak naprawdę żelazo maksymalne w generatorze, jak was nie ma, starcza tylko na jeden i jakby pół fireballa. Mordo, przechytrzyłem cię trochę. A to był final. Okej, okay. No jakby z generatora na full starczy chyba na półtora fireballa, coś w tym stylu. No i z tego wychodzi, z tej prostej matematyki, że TNT jest łatwiej dostępne. O, tak bym powiedział. No co? No kurde! I co ty gościu robisz ze sobą? Ty, no ale to internet, to już mógłbyś przestać kraść od sąsiada i sobie swój kupić. Ej, czujecie to? Wyrzuciłem gościowi moją wełnę i on sobie nią łóżko obudował. To jest człowiek. Człowiek magia. No. No. Elu.